Bardzo serdecznie. Zgodnie z naszą tradycją na początek przybliżamy naszych gości i oto krótka notka biograficzna. Na początek Rudolf Urban właśnie, urodzony w Koszycach w 1980 roku, a więc na Słowacji. Poza swoim krajem występował w drużynach klubowych na Węgrzech i w Czechach. Na polskich boiskach zadebiutował w barwach Sandecji Nowy Sącz, a od tego roku gra w Gliwicach. No i było kilka sukcesów, panie Rudolfie. Może powiedzmy puchar, mistrzostwo i chyba reprezentacja? Puchar, mistrzostwo Słowacji i jakieś kilka startu reprezentacji słowackiej. Czyli międzynarodowa obsada u nas. Właśnie o tym także teraz, bo Krzysztof Kozik, Ślązak, zaraz powiemy dlaczego międzynarodowa, bo także występował na boiskach pucharu UEFA z kolei. Urodzony w Tychach w 1982 roku, zaczynał w Unii Bieruń Stary, potem bronił bramki RKS Radomsko, KS Myszków, Hetmana Zamość, Aluminium Konin, GKS-u Bełchatów, no i wreszcie trafił do Piasta Gliwice. Krzysztof Kozik oczywiście jest bramkarzem. GKS Bełchatów, tam były te największe sukcesy, tak mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że największe sukcesy jeszcze przede mną, natomiast z różnym GKS Bełchatów graliśmy w pucharze UEFA i broniłem mecz akurat w Dniepropietrowsku. Udało się zremisować i na pewno to był dobry wynik. Tam chyba gola pan nie puścił. Właśnie tam puściłem. A, tam jeden tam był. Igor Lewczuk, nasz najmłodszy dzisiaj gość, pochodzi z Podlasia, urodził się w Białymstoku w 1985 roku. O, spoglądam, niedawno były urodziny. Wszystkiego dobrego. Tak, 30 maja. Na swoim koncie ma pan Puchar Polski, to niedawno, z Jagiellonią Białystok. Dokładnie, wcześniej grał pan także w innym białostockim klubie, tam się chyba wszystko zaczynało, prawda? Tak, jestem wyznawcą Hetmana, zgadza się. Potem był Zniczy Pruszków, od stycznia tego roku obrońca Piasta, no i z Jagiellonią też był występ na europejskich salonach. Dokładnie, epizod bądź co bądź krótki z Arisem Saloniki. Panowie, wracając do Piasta Gliwice, nareszcie chyba możemy powiedzieć, że mamy przełamanie. Niektórzy mówią też, że to jest takie swoiste odbicie od dna. Czy wy też tak odbieracie to sobotnie zwycięstwo z Górnikiem Polkowice? No w pewnym sensie na pewno. W końcu po 13 meczach bez zwycięstwa to zwycięstwo nastąpiło i no przynajmniej w ciągu tygodnia lepiej się pracuje, lepiej się trenuje, mając w głowie, że w końcu to zwycięstwo nastąpiło. Nie ma tak, że my coś po prostu innego zrobiliśmy i raptownie wygraliśmy mecz. Robimy podobne ćwiczenia, podobne schematy, tylko że po prostu być może w tym meczu troszeczkę więcej było szczęścia niż w poprzednich, bo w poprzednich spotkaniach też mieliśmy swoje sytuacje, a niestety piłka ta nie chciała wpaść do bramki przeciwnika, tym razem się udało i stąd to zwycięstwo. Na pewno ta pierwsza runda była w naszym wykonaniu bardzo dobra, ale ja nie powiedzieć rewelacyjna, bo te punkty, które zrobiliśmy, patrząc z perspektywy każdego meczu, mnóstwo było meczy, gdzie przegrywaliśmy i w końcówkach spotkań przechylaliśmy szale zwycięstwa na naszą stronę, jednak tego szczęścia naprawdę dużo mieliśmy, bo tych meczy było mnóstwo naprawdę, gdzie udawało nam się przechylać szale zwycięstwa. No w tej rundzie okazało się tak, że no, coś gdzieś uciekło i nie byliśmy w stanie już. Po prostu w kilku meczach. Jak dostaliśmy bramkę, to już było bardzo ciężko wyrównać. Pojedyncze jakieś mecze były, które rzeczywiście byliśmy w stanie. Z kolejarzy w meczu pierwsze 30 minut naprawdę graliśmy dobrze. I to zdecydowało o wyniku. 60 minut ostatnich byliśmy lepszym zespołem, mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy nasze bramkowe sytuacje. No. I to zadecydowało o wyniku. To było wielkie uff. Uff nareszcie. Bądź co bądź, nieważny styl, tylko ważne te trzy punkty i to naprawdę, żeby Górnik był zdecydowanie lepszy, a my byśmy byli słabsi, a tak byśmy wygrali, to byśmy się cieszyli tak samo, więc te trzy punkty chyba było głównym celem tego meczu. Było jedno wielkie uff. Tak jest. Termalika Brukbet, nie ciecza, to ostatni rywal Piasta Gliwice w tym sezonie. Mecz o godzinie 17:00, relacje oczywiście na antenie
Radia Plus Śląsk. No i ja przypominam, że zawsze w poniedziałki i w piątki nasze wydania Piast Flash Raport o godzinie 16.30. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Rudolf Urban, Krzysztof Kozik i Igor Lewczuk byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia. Mniej więcej tam. 3 miesiące? Dlaczego ten na wakacje tylko do kościoła?